Witajcie, zapraszam na film kontynuujący monety próbne, które nie doczekały się realizacji jako monety obiegowe. W roku 1959 do obiegu wprowadzono monety o nominale 10 zł. Projekty Józefa Gosławskiego i Kazimierza Zielińskiego stały się pierwszymi monetami 10-złotowymi PRL-u. Moneta z wizerunkiem Mikołaja Kopernika posiada 5 roczników, natomiast Tadeusz Kościuszko został wybity w 8 rocznikach. W 1960 roku Anna Jarnuszkiewicz wraz z Kazimierzem Zielińskim wykonali niezrealizowany projekt monety obiegowej. Rewers przedstawia klucz ślusarski i koło zębate, nad którymi znajduje się cyfra nominału oraz jednostka monetarna. Pierwszym niespełnionym projektem roku 1964 jest moneta z wizerunkiem popiersia Tadeusza Kościuszki pomiędzy ornamentami. Sygnatury obydwóch projektantów znajdują się pod ornamentami, a są nimi Edmund John oraz Kazimierz Zieliński. Monety z 1964 roku są pierwszymi monetami okolicznościowymi i prawnym środkiem płatniczym PRL-u. Projekt Wacława Kowalika z okazji 6 wieków Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Druga moneta posiada taki sam wzór, tylko z napisami wklęsłymi. Józef Gosławski wyszedł z innym pomysłem projektu na tą okoliczność, lecz moneta została zrealizowana jako próba kolekcjonerska. Wariant z wklęsłym napisem próba jest często dostępny na rynku. Rzadkimi odmianami są warianty z napisem wypukłym próba, bez napisu próba oraz orłem w koronie na awersie. Kolejną próbą tego roku autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza o nazwie na rewersie Nowa Huta, Kędzierzyn, Toruszów, Konin, Płock, Warszawa. W samym centrum monety znajduje się klucz ślusarski, sierp i kielnia. Moneta posiada odmianę ze znakiem mennicy na awersie. Ten wzór jest przedstawiony także na monetach 20 złotych. Pomysł Wacława Kowalika nie doczekał się realizacji jako moneta obiegowa, wybita, by upamiętnić 20 lat PRL-u. Na rewersie kobieta ze zbożem. Wzór także przedstawiony na monecie o nominale 20 zł. Przedostatnia próba roku 1964 jest autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza, przedstawiająca na rewersie drzewo. Nominał 20 zł. O tej samej tematyce, nieco innej postaci. Ostatni projekt powstał przy współpracy dwóch projektantów, Janina Barcicka oraz już wspomniany wcześniej Jerzy Jarnuszkiewicz, przygotowali inny wzór na tą okoliczność, identyczny na nominale 20 zł. W 1965 roku do obiegu trafia trzecia moneta okolicznościowa o nazwie Warszawska Nike. Wybita, by upamiętnić 7 wieków Warszawy. Rewers posiada wizerunek pomnika Nike. Próba różniąca się od monety wprowadzonej do obiegu dwoma detalami. Obydwie monety są autorstwa Wacława Kowalika. Istnieją dwa inne wzory na tą okoliczność. Zostały zrealizowane jako monety próbne, kolekcjonerskie z wklęsłym napisem próba. Często dostępne na rynku kolekcjonerskim. Twórcą chudej syreny 7 wieków Warszawy jest Wanda Gosławska, moneta niesygnowana. Po prawej stronie tarcza z wystającymi palcami. Ciekawostką jest odmiana, która ich nie posiada. Gruba syrena autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza, która znajduje się na fali. W tle budynki oraz statek z okazji 700-lecia Warszawy. Ostatnia moneta w tym odcinku z 1965 roku zaprojektowana przez wcześniej wspomnianego projektanta. Projekt warszawskiej kolumny Zygmunta III Wazy na tle lecących ptaków. Po obu stronach kolumny napis nominału oraz jednostki monetarne. Ciekawostka, wzór został użyty ponownie w 1966 roku, by upamiętnić 200. rocznicę warszawskiej mennicy. Umieszczono go na rancie monety i tak jak o rok młodsza poprzedniczka była prawnym środkiem płatniczym. Jeśli spodobał Ci się materiał, pozostaw łapkę w górę. Napisz w komentarzu, czy którąś z tych monet posiadasz lub może zamierzasz kupić.
Zachęcam do subskrypcji, pozdrawiam i do zobaczenia.